Czcigodny księże biskupie, czcigodni kapłani, szanowni państwo, ksiądz Wacław Dokurno dał mi takie zadanie, żeby powiedzieć kilka słów na temat, czym jest Narodowy Program Trzeźwości. Narodowy Program Trzeźwości, o, to tu jest spisany, diecezja toruńska wydała kolejną edycję, ale on powstał jako pokłosie Kongresu Trzeźwości, który odbywał się jesienią 2017 roku w wyższej szkole, w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. I to jest zebrane materiały, zostały opracowane i ten program trzeźwości zapisany w marcu 2018 roku jest takim dokumentem, który nakreśla perspektywy, jak to dalej czynić. Bo oczywiście ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, w którym miejscu jesteśmy. I wydawać by się mogło, że czasami jest tak, że jak ksiądz Franciszek Blachnicki, inaugurując krucjatę wstrzemięźliwości w latach 50., 60. mówił o klęsce alkoholizmu, jak ona później postępowała, to wydawać by się nam mogło, że teraz to już po odzyskaniu niepodległości od 90. roku to już właściwie jest spokojnie i tego nie widać. No więc proszę popatrzeć, to nie jest prawda. Niestety spożycie alkoholu ciągle wzrasta. To jest ilość czystego alkoholu w litrach na głowę mieszkańca, no takiego powyżej 15 roku życia, więc no widać od 93 jaki przyrost. Co ciekawe, ten przyrost jest dość istotny w strukturze, trzeba warto zobaczyć, bo tak naprawdę nie wzrasta nam spożycie alkoholu w tej najmocniejszej strukturze, czyli jeśli chodzi o wódkę, o te alkohole wysokoprocentowe, również wino, cały tak naprawdę przyrost alkoholu to jest piwo. Ale to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, bo czasami bywa tak, że piwo niestety wmawia się, że jest traktowane nie jako alkohol, nie jako napój alkoholowy, tylko jako napój chłodzący, relaksujący. Więc to jest to niebezpieczeństwo. Alkohol, bez względu na to, w czym jest zawarty, ma identyczne skutki. A więc widać, że problem wcale nie maleje, tylko problem narasta i stąd właśnie ten Narodowy Program Trzeźwości. Tak dla ciekawości, to z roku 2013 dane ekonomiczne, to w Polsce kupiono alkoholu za 40 miliardów złotych. W tamtym roku za 48 miliardów, już tak aktualizując dane. No, jest pan burmistrz, to na pewno mu sobie policzy teraz, ile to, bo to jest tak mniej więcej 1300 zł na mieszkańca, więc ile mam mieszkańców, tyle jego mieszkańcy wydali na alkohol, więc będzie to parę milionów, nie? To jest nieporównywalne z czymkolwiek innym. Więc oczywiście to powoduje szkody różnego typu. Tutaj mówimy o szkodach zdrowotnych i te szkody zdrowotne, które w wyniku alkoholu występują, no to są takie wprost szkody zdrowotne dotyczące chorób żołądka, jelit, nowotwory, choroba wieńcowa i tak dalej. Alkohol właśnie jest powodem 6% śmierci wprost, czyli te choroby z powodu alkoholu, nie licząc wypadków. Proszę zwrócić uwagę, nie licząc wypadków, tylko wprost z powodu chorób alkoholowych. No czasami jest to wprost przedawkowanie alkoholu, czyli zapicie się na śmierć. Takie przypadki też niestety bywają. A więc widać bardzo wyraźnie, że jest to ogromny problem. Ale szkody zdrowotne to nie tylko to są te szkody, które liczymy z alkoholu, ale również występujące właśnie szkody, które dotykają pijącego.
Czyli tak, no, zdrowotne, o których mówiłem, ale skutki dotyczące pracy, absencja, spadek wydajności, przestępczość, no słynne, kiedyś mówiło się szewskie poniedziałki, prawda, kiedy to nie można pracować wydajnie albo w ogóle nie można pracować, bo po weekendzie nie ma taki pijący żadnych sił do pracy. Więc to są te szkody społeczne, ale myślę, że też bardzo bolesne to są szkody, które są wokół pijącego i nadużywającego alkohol, czyli szkody w najbliższej rodzinie, bo to są te szkody, które odczuwają najbliżsi. Żona czy mąż, jeśli pije żona, dzieci, tu jest chyba najwięcej szkód, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Badania pokazują, że w rodzinach alkoholowych żyje 2,5 miliona dorosłych i 2 miliony dorosłych i 2,5 miliona dzieci. A więc alkoholicy oddziaływują na 4,5 miliona ludzi. Z tego 2/3 w 2/3 tych rodzin dochodzi do przemocy. Pewnie samorządy doskonale, jak są przedstawiciele komisji, to mają takie statystyki rozpisane w swoich samorządach i to pewnie się potwierdza, że tam jest ta przemoc jest głównie zlokalizowana w rodzinach, gdzie jest nadużywany alkohol. Proszę popatrzeć, to jest dotyka prawie 4,5 miliona ludzi. To jest ogromna ilość w skali kraju oczywiście i w skali lokalnej społeczności. Oczywiście takie osoby żyją w stresie, niedostatek materialny, szczególnie dzieci to w takich rodzinach bardzo mocno to odczuwają. Związany z tym oczywiście też ograniczenie możliwości kariery zawodowej, edukacyjnej, no bo nikt wtedy tam nie myśli o szkole, o kształceniu, tylko jak najszybciej pójść coś zarobić. I niestety bardzo często zarobić po to, żeby kontynuując rodzinne tradycje w cudzysłowie, znów wpadać w ten zaklęty krąg alkoholizmu w takich rodzinach. Co zatem należy robić? Bo oczywiście diagnoza jest diagnozą i o tym pewnie wszyscy doskonale wiedzą. Czasami warto sobie uświadomić pewne elementy, które z tej diagnozy wynikają, gdzie uderzyć. Więc co należy robić przede wszystkim? Po pierwsze, trzeba budować świadomość. To jest jak gdyby najistotniejsza rzecz, bo ta świadomość jest zbyt mała. Tak jak wspominałem o tym, że świadomość, że piwo jest napojem alkoholowym, tak samo przynoszącym szkody jak wódka, to nie do wszystkich to dociera. Więc to jest jak gdyby pierwsza podstawa rzecz. Wiedza. Wiedza jest absolutnie konieczna. I stąd między innymi właśnie Narodowy Program Trzeźwości i jego promocja i mówienie o tym programie, żebyśmy sobie zdawali sprawę ze szkód, jakie są. Bo ta zbyt mała wiedza, albo nawet wręcz wiedza taka fałszywa, czyli takie fałszywe przekonanie o alkoholu, no, że nie można bez alkoholu prawie że żyć. Niektórzy tak uważają, że alkohol jest prawie że konieczny do picia. Znamy te powiedzenia na trawienie, tak, na odwagę i tak dalej. Więc naprawdę trawienie odbywa się bardzo dobrze bez alkoholu. Ja na trawienie nie narzekam, a już 32 lata alkoholu nie piję. Więc naprawdę tu nie jest to potrzebne. Zresztą chyba żaden lekarz odpowiedzialny nie powie, że panie, weź pan wypij pół litra, to będziesz pan miał lepsze trawienie. Nie? Więc, ale też jest mnóstwo takich rzeczy kulturowych. Więc najważniejszym celem tak naprawdę to jest oczywiście troska i dbanie o wszystkich uzależnionych, o ich rodziny, ale ja pragnę podkreślić inną rzecz. Najważniejszym celem i Narodowego Programu, i wszelkich działań powinno być przerwanie takiego zaklętego kręgu
wpadania w alkoholizm kolejnych pokoleń. To jest jak gdyby rzecz może najłatwiejsza pozornie, chociaż to jest profilaktyka, a nie działanie. Może te działania, kiedy to wszystkie służby gminne alkohol, troszczą się o tego jednego, czy dwóch, czy trzech alkoholików i tak, jemu trzeba pomagać, ale czasami nie doceniamy zmiany kultury, zmiany obyczajów, czyli przerwanie tego zaklętego kręgu, bo jeśli tego nie przerwiemy, to tak naprawdę urobimy się po pachy i oczywiście pomożemy kilku, ale w tym czasie 10 nowych nam przybędzie do tego grona. Więc to jest ten element, na który ja bardzo mocno zwracam uwagę, bo bez tego przerwania tego zaklętego kręgu, bez zmiany obyczajów tak naprawdę niewiele da się zrobić. A więc jakie są takie główne cele tego Narodowego Programu Trzeźwości? Więc zmiana usytuowania używania alkoholu w świadomości obyczaju Polaków, czyli nie mówmy o alkoholu, że jest dobry, on zawsze jest szkodliwy. Powinniśmy też wytworzyć taki program, który by pokazywał, że alkohol nie powinien być nigdy używany w charakterze silnego narkotyku, czyli nigdy nie powinniśmy doprowadzać do upicia się, bo co to znaczy, jak jest alkohol używany jako silny narkotyk? Znaczy doprowadzamy siebie do stanu upojenia alkoholowego. No, cel Narodowego Programu Trzeźwości zapisany tutaj to jest obniżenie spożycia alkoholu o co najmniej połowę. Wielka praca przed nami. Ten Narodowy Program Trzeźwości przedstawia program na jedno pokolenie, na 25 lat. Już kilka lat minęło, ale jeszcze jest sporo przed nami. Czy ten cel spełnimy, no to się okaże za 20 lat. Ale też w jaki sposób to realizować w sposób taki bardziej precyzyjny? No to przede wszystkim edukacja, informacja, więc musimy mówić o skutkach działania alkoholu i społecznych uwarunkowaniach, czyli cały czas mówić o szkodliwości alkoholu, o jego skutkach, o przykładach. No i kolejna rzecz to jest budowanie poparcia wokół działań, które rozwiązują problemy alkoholowe. To jest ważne, bo dyskusja choćby nawet, nie wiem, obecnie przetaczająca się i cieszę się, że coraz bardziej się to przetacza, choćby ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej. I ta dyskusja i to przekonanie, jeśli do tego dojdzie, bo każde inne działania, jeśli nie będzie przekonania, to będzie bardzo trudne do wdrożenia. No, Rada Gminy może wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w nocy, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że radni muszą mieć tą społeczną akceptację, to zrozumienie tych działań. Jeśli nie będą mieli, to tego pewnie nie uczynią. No i kolejny raz podkreślam, zmiana świadomości i obyczaju Polaków. Bo co do skutków alkoholowych, to oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, ale to przerwanie tego zaklętego kręgu jest bardzo ważne. Co można zrobić, żeby tę zmianę zachowań promować, żeby ją upowszechniać? No przede wszystkim trzeba zacząć od realnej abstynencji dzieci i młodzieży, bo niestety w ostatnich latach, szczególnie poprzez piwo, abstynencja u młodzieży no, jest w tej chwili rzeczywiście marzeniem tylko, można by powiedzieć, chociaż no, około 15% młodzieży nie miało w ustach alkoholu przed 15 rokiem życia. Więc wyobraźmy sobie, jaki to jest ogromny problem, czyli to przyzwyczajanie jest wielkie. Zmiana sposobu używania alkoholu, no to, o którym mówiłem, żeby to nie było na zasadzie do upicia się. Gotowość na takie
bezdyskusyjne, automatyczne wykluczenie używania alkoholu w sytuacjach koniecznych. Na przykład, że absolutnie nie może być takiej, to powinno być standard taki absolutny. Kierowca, który ma jechać, to nawet mu nikt nie powinien pozwolić spróbować alkoholu, a nie jeszcze tam mówią, no jak jeden wypijesz, to jeszcze się nic nie stanie. I promocja świadomej abstynencji. I teraz tutaj może odrobinę dłużej, bo ta świadoma abstynencja jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o zmianę obyczajów, zmiany świadomości. Sekundę, pozwolę sobie przypomnieć mój motyw przystąpienia do krucjaty wyzwolenia człowieka, czyli dobrowolnej abstynencji przed 30 kilku laty. Wówczas nie od razu byłem ministrem i posłem, byłem wówczas wójtem gminy. Początek lat 90. I wtedy mnóstwo ludzi przychodziło, matek, żon, no, ze skargami, z żalem na swoich synów, mężów, którzy byli uzależnieni. I w tym momencie oczywiście próbowałem różnych rzeczy. Na terapię ich woziłem, jeszcze tam inne sprawy. No ale tak naprawdę to we mnie wtedy dojrzało, że no ja nie mogę im mówić, że tak, ty już jesteś alkoholik, nie możesz pić, ani kropli do ust nie weźmiesz, bo tobie już nie wolno, bo jak weźmiesz, to popłyniesz. Wobec tego uznałem, że no właściwie jeśli mam być wiarygodnym w tym mówieniu o trzeźwości, o abstynencji, to sam muszę być abstynentem. Więc to był taki jeden z motywów mojego przystąpienia do krucjaty wyzwolenia człowieka. Oczywiście motywy inne też były istotne, ale to myślę było bardzo, bardzo ważne. A zresztą to był taki rok, kiedy jak zaobserwowałem na 40 pogrzebów w mojej parafii, 7 było wprost z przyczyn alkoholowych, wprost na 40. Czyli albo tam jeden to zapił się i leżał pod barem, inny zmarł z choroby wątroby, 2 czy 3 no, zginęło pod kołami samochodu, bo jeden leżał na szosie, czyli 7 na tych. No mówię, nie, to było już dość i to spowodowało rzeczywiście, że jeśli mamy cokolwiek robić, jeśli mamy działać, to promocja abstynencji w tym momencie jest niezwykle istotna. Wtedy dopiero mamy wiarygodność, jeśli sami potrafimy zachować abstynencję. Więc to jest ten element, który jest bardzo istotny w przerwaniu tego zaklętego kręgu. Oczywiście Narodowy Program mówi też o tym, żeby wzmacniać system pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, może nawet to też jest bardzo istotne, bo to wchodzimy w te rodziny, wspomagamy ich, żeby też zapewnić wsparcie dla instytucji, organizacji zajmujących się trzeźwością, żeby to nie były instytucje czy organizacje, które no, czasami potrafią być wyśmiewane, tylko żeby one miały rzeczywiście realne oparcie, realne wsparcie i finansowe, organizacyjne, a przede wszystkim, żeby też budować ich autorytet. No i rzecz najtrudniejsza, bo niestety po drugiej stronie mamy przemysł alkoholowy, mamy handel, mamy osoby, które tak naprawdę świadomie bardziej lub nie, ale które promują spożywanie alkoholu, bo mają z tego powodu zyski, więc jak najbardziej trzeba ograniczać ich wpływy. Narodowy Program Trzeźwości mówi o odpowiedzialności kilku instytucji, odpowiedzialność rodziny. I tutaj myślę, że to jest fundament, bo nigdzie człowiek się tak trwale nie wychowuje jak w rodzinie. Więc tutaj od rodziny powinniśmy zaczynać, pomagać i wspierać rodzinę w wychowaniu do trzeźwości. Oczywiście ideałem jest, jak rodzice są w krucjacie wyzwolenia człowieka, są dobrowolnymi abstynentami. No, prawie 100% przeniesie się to później na dzieci, które nawet jeśli nie będą
wprost członkami KWC, nie będą wprost abstynentami, to na pewno wyrastając i dojrzewając w takiej rodzinie będą osobami trzeźwymi. Więc to jest jak gdyby pierwsza podstawowa sprawa, czyli każdy dobrowolny abstynent to jest ktoś na wagę złota w przerwaniu tego kręgu. Bo wtedy można zarówno chronić dzieci przed wczesną inicjacją alkoholową, czyli wtedy jesteśmy wiarygodni, wtedy dzieci jak najpóźniej zaczynają. No i to jest to, że w takich rodzinach zwykle już nawet jeśli dzieci zaczynają kiedyś próbować alkohol, to jest no na tyle późno i na tyle świadomie, że jest to już niebezpieczeństwo małe. Więc rodzina, myślę, że najważniejsze pole oddziaływania to rodzina. Odpowiedzialność Kościoła, ale to później będzie bardziej dokładnie mówione, więc ja tu nie będę rozwijał, ale ważne, żeby też w instytucji Kościoła było, bo Kościół jest miejscem, gdzie tworzy się wspólnotę i też budowanie i wspieranie tych wspólnot jest niezwykle istotne. Wspólnot, tak, zarówno tych abstynenckich, na przykład krucjata wyzwolenia człowieka, ale też wspólnot tych, gdzie są grupy AA, grupy Al-Anon, czyli te wspólnoty, które tak naprawdę najtrwalszy fundament będą miały, jeśli będą działały przy Kościele. Myślę, że cytat świętego Jana Pawła II mówi o tym, że odbudowanie wartości moralnych, jak miłość i sens życia, to jest właściwie podstawa do sukcesu w walce z alkoholizmem. Bez tego to bardzo trudno jest wydobywać ludzi z nałogu. Odpowiedzialność państwa, tworzenie prawa stosownego. Wszyscy powinni wiedzieć, że alkohol to nie jest zwykłym towarem, który podlega tylko i wyłącznie prawom rynku, ale powinny być regulacje prawne sprzyjające trzeźwości. Mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, całkiem nie najgorszą, ale jeszcze oczywiście ona jest bardzo często i omijana, i czasami brak takich bardzo jednoznacznych zapisów. Choćby mówię teraz o sprzedaży nocnej czy o reklamie. Bo reklama wprawdzie jest zakazana, ale jest takich furtek obchodzenia tej reklamy, że właściwie no, choćby reklama piwa bezalkoholowego, a to nic innego, to niby pozornie nie jest alkohol, ale kształci wtedy te osoby, więc tu jeszcze jest naprawdę dużo do zrobienia. No więc jakie te działania powinny być robione? Szczebel państwa, samorządu, czyli redukcja zezwoleń, to jest ten element. Efektywna regulacja poprzez ceny. 2-3 lata temu bodajże, właściwie nawet z mojej inicjatywy udało się nałożyć podatek na małpki. No, ilość sprzedanych małpek spadła. Okazuje się, że to nie nawet drobne rzeczy, ale dają pewne efekty. Oczywiście alkohole mocne w tych małpkach, może odrobinę spadła sprzedaż. Niestety w piwie to się nadrabia, więc to jeszcze są kolejne rzeczy. Więc i zakaz reklamy, to są te właśnie elementy, które w tej chwili są najbardziej pilne do zrobienia. Samorządy. O tutaj samorządy wdrażają te działania, ale najistotniejsze, żeby nie było sytuacji takiej, na którą zwracam uwagę, samorządy mają środki finansowe z tak zwanego korkowego. Dla niektórych samorządów wręcz jest to utrapienie, co z tym zrobić, jak to wydać, tak? Bo z kolei ustawa mówi, że tylko na cele profilaktyki, no ale czasami te działania oczywiście no, mają jakiś pośredni związek z profilaktyką, ale bardzo często są wykorzystywane jako takie dodatkowe źródło dochodu, a rzeczywiście powinniśmy na wspieranie i organizacji, i tych wszystkich instytucji te środki samorządowe pochodzące z korkowego wydawać.
rola samorządów, promować trzeźwość na festynach, na innych sprawach. To nie może być tak, że na festynie głównym sponsorem jest browar, tak, który ma reklamy piwne i to jest właściwie całe źródło atrakcji tego festynu, to jest piwo. Media. Oczywiście rola mediów jest ważna, ale też ważna jest rola nasza, żeby do tych mediów dawać materiały, żeby też udzielać się wywiady o abstynencji, o działaniach tego typu, które zmieniają kulturę picia, o balach bezalkoholowych, o innych działaniach, bo to jest ważne, żeby te media oprócz narzucania im odpowiedzialności miały też materiały, a to też należy do nas. Generalnie Narodowy Program Trzeźwości to podsumowany jest takimi hasłami. Po pierwsze, nie upijaj się, ale to jest oczywiście warunek konieczny i oczywisty. Po drugie, mniej jest lepiej, to też oczywiste, ale najlepiej wcale, co da pełen sukces. I w tym momencie oczywiście realizacja tego Narodowego Programu Trzeźwości będzie zależała od nas wszystkich, jak do tego podejdziemy, jak te cele poszczególne, szczegółowe zrealizujemy, jak to wdrożymy w życie, patrząc całościowo na państwo, rodzinę, kościół, samorząd, ale też oczywiście zaczynając od siebie i pamiętając o tym, że najlepszym drogowskazem jest świadectwo, najlepiej abstynencji, bo nic tak nie przemawia jak świadectwo, bo pouczenia oczywiście są dobre, ale świadectwa mogą pociągać. Wobec tego promując choćby abstynencję w krucjacie wyzwolenia człowieka, dopiero wtedy możemy mówić o najskuteczniejszej formie przemiany obyczajów, najskuteczniejszej formie walki z alkoholizmem. Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam, troszeczkę przeciągnąłem pół, ale miałem zabrane parę minut z przodu, więc myślę, że ksiądz Piotr mnie wybaczy jako następny. Tak? Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu posłowi. Jeszcze poprosimy o chwileczkę pozostania. Jeśli by były to za dwa pytania, bo to może się czasami coś zrodzić bieżąco. Tu ksiądz mówił też o, pan poseł mówił o samorządach. Więc może coś się zrodzi naszym komisjom, co do pracownikom socjalnym. Przepraszam, jeszcze wtrącę, tu jest wydawnictwo, które dla lokalnych liderów trzeźwości było opracowane i tu jest rola samorządów bardzo istotna, więc przedstawiciele samorządów, mamy to jeszcze, księże Piotrze? Mamy. To zachęcam do pobrania Ku Trzeźwości Narodu, jest na stole. Tu są bardziej szczegółowo rozpisane zadania samorządów. Jakby się zrodziły pytania, to zapraszamy, a ja jeszcze podzielę się tym, co pan poseł mówił. My z małżonką też jesteśmy w krucjacie. Ja jeszcze dodatkowo mam taki ślub abstynencji, jeszcze sprzed krucjaty. I mogę powiedzieć, że na razie u naszych dzieci to działa. Mamy ich sześcioro, część już dorosłych i one też są takim świadkiem zapraszania na swoje osiemnastki, gdzie koledzy, koleżanki byli bardzo zdziwieni, jak to będzie w ogóle bez alkoholu, że to jest niemożliwe. Mówią, to przyjdźcie, to zobaczcie. No, nie będzie. I nie było. To nie była nasza inicjatywa, tylko ich własna. Jakieś pytanie? Dziękuję, panie pośle, za to wystąpienie. Rafał Guza, Fundacja Improfilaktyka. Ja mam takie pytanie może do nas wszystkich, ale też w szczególności do pana, a mianowicie jakie zmiany legislacyjne, prawne musiałyby zajść, ażeby ta sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz, a mianowicie, że jest legalna reklama piwa, żeby jakieś zmiany w tym obszarze zaszły. No bo tutaj słusznie pan przytoczył w badaniach, że to spożycie piwa tak drastycznie wzrosło, prawda? I nawet nie w obszarach tych tak zwanych wysokoprocentowych alkoholów, tylko właśnie w obszarze piwa. No, prawda, nic w tym dziwnego, skoro dalej możemy legalnie ten produkt reklamować, więc tutaj takie moje pytanie, no bo prawda jest taka, no na co dzień spotykam się z młodzieżą, z dziećmi w szkołach, realizując wysiłki w obszarze profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej i oni bardzo często mi zgłaszają, tak, że oni są
to nawet te reklamy często one są, oni są adresatami ich. Oni takie mają poczucie, prawda? Więc co możemy z tym zrobić? Może, nie wiem, na poziomie lokalnym, później na wyższym poziomie, ażeby jednak jakieś kroki wykonać ku temu, żeby był zakaz reklamy piwa w mediach. Dziękuję. Ja myślę, że niestety tu powiem taką rzecz niepopularną, ale chyba oczywistą, zresztą samorządowcy, parlamentarzyści, to są ludzie wybierani, wobec tego też niestety oglądają się, co powiedzą ich wyborcy. To zwykle tak jest. Więc presja na parlamentarzystów choćby, my staramy się uświadamiać i jest w parlamencie taki zespół do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, który też powoduje to uświadamianie. Niestety nie jest jeszcze nas większość, ale grono się powiększa. Wobec tego, żeby się ci nie bali, to choćby nawet można, ja wiem, do biur poselskich, do posłów, czy na spotkaniach, takich jak no, dzisiejsze, to jest akurat tematyczne, ale takich różnych spotkaniach. Teraz będzie dobra okazja, bo są wybory samorządowe i wybory, i więc parlamentarzyści będą tam spotykać się z ludźmi, żeby ten temat nie był tematem tabu, tylko żeby był tematem, o co pan poseł sądzi, bo my oczekujemy, żeby był zakaz reklamy alkoholu. Więc jak on usłyszy kilka takich głosów, to uzna, że rzeczywiście jego wyborcy chcą zakazu reklamy alkoholu, bo tak, to jest strach, a niestety ten strach jest podsycany przez właścicieli browarów. To jest ogromny biznes. Wobec tego tutaj zwykle jest ten przestrach, że no to taki, który zagłosuje za zakazem reklamy alkoholu, to go tak media zniszczą, te firmy, te browary zniszczą, korporacje i tak dalej. Więc myślę, że powinniśmy tą świadomość nasączać tą świadomością parlamentarzystów i samorządowców, bo od samorządowców zależy z kolei godziny i tak dalej, to są te drobniejsze rzeczy. Zakaz reklamy jest taki absolutny, twardy zakaz reklamy z dużymi karami, bo żeby on był rzeczywiście istotny, to myślę, że poprzez częste, tak żeby to docierało, to nie może być tak, że ktoś mu powie tam w Sejmie, ja powiem koledze, nie, on powie, nie, to ja się boję, bo tam stracę wyborców, tylu mam, a tak jak będzie to docierało od niego, no poprzez to przebudowanie świadomości społecznej, to jest jak gdyby praca długa, wymaga wytrwałości, ale to ona może przynieść dopiero ten pozytywny skutek. To jeszcze jedno ostatnie. Pytanie odnośnie tej świadomości, nie? Jak zmienić świadomość, jeżeli jest tak mało w publikatorach, szczególnie w telewizji, w radio? Bardzo mało programów, na przykład w telewizji publicznej jest tylko jeden program ocaleń. I to w bardzo późnych godzinach. Właśnie przez publikatory można dotrzeć do tych ludzi, nie? A jest bardzo mało, bo ja wiem, że to jest temat niewygodny, wstydliwy, tabu, jak tu pan poseł powiedział, ale ja uważam, bo ja to śledzę dosyć długo, I prawie nie ma tych programów, nie? A tylko przez te publikatory takie ogólnodostępne można dotrzeć do ludzi, nie? No tak, tylko że musimy znowu pamiętać, że te masowe, ogólnokrajowe publikatory, tak? Radio, telewizja tu głównie, to musimy pamiętać o tym, że oni też z przestrachem patrzą na reklamodawców, wobec tego niestety tam jest takie myślenie, że mówienie za dużo, niestety pieniądz tutaj ma niezwykle istotne znaczenie. Faktycznie program Ocaleni jest jedynym programem telewizyjnym, zresztą w godzinach bardzo późnych. Też on ma oczywiście no, też pokazuje też jedną stronę, bo on pokazuje, nie do końca bym tam z tezą tego programu się tak zgadzał, bo on pokazuje zwykle tych, którzy byli na dnie i się uratowali. To też jest myślenie czasami fałszywe, bo może powodować przekonanie, że no dobra, to ja sobie popróbuję, poużywam, a później wyjdę. A powinno się też pokazywać te osoby, które nigdy nie wychodzą, a jest ich niestety znakomita większość, że alkohol, nadużywanie, używanie, uzależnienie wprowadzi w większości przypadków niestety wprost do śmierci. To
nieliczni po tak ogromnych przejściach, nielicznym udaje się z tego wyrwać. Więc to też taka a propos programów profilaktycznych w szkołach, że zapraszanie do szkół osób, które miały duże przejścia związane z alkoholem i teraz dają świadectwo i pokazują, że oni wyszli. Oczywiście to jest może potrzebne, ale to też może być niebezpieczne z tego względu, że no, popróbuję młodzież, a później no to się wydobędę. Niestety świadomość, że tylko nieliczni wychodzą, jest dość mała. Mówić trzeba, pokazywać trzeba nieuchronne skutki. W większości są nieuchronne skutki, to jest wprost, no albo zapicie się na śmierć, albo zamarznięcie, zginięcie w wypadku, albo z powodu choroby alkoholowej. To musimy pokazywać też. Tego też w ogóle nie ma.